Witam wszystkich w kolejnym materiale, w kolejnej pobudce, jaką Pan Bóg przewidział dla nas na dzisiaj. Przeczytajmy. Jana, 4 rozdział, werset 9. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus nie zwracał uwagi w ogóle na błędne tradycje oraz praktyki. Zwróć uwagę, że było dużo różnych tradycji, praktyk, z tego, co by definiowało to, kim jest Żyd. I Pan Jezus nie zwracał uwagi w ogóle na rzeczy, które były błędne. I podobnie w naszych czasach powinniśmy bardzo uważać na pewne praktyki, na przykład co to znaczy być Polakiem, tak? I jest wiele rzeczy, które w byciu Polakiem są właściwe i szlachetne. I te jak najbardziej należy przestrzegać i żyć nimi. Niech ludzie widzą, że my się z tym identyfikujemy. Bo wprawdzie nie jesteśmy z tego świata, ale żyjemy tutaj. Jesteśmy Polakami. Może nie wszyscy z oglądających, ale jednak każdy z nas w jakiejś kulturze żyje, no nie? I w związku z tym nie należy pewnych rzeczy odrzucać. Ale pewne rzeczy, które są złe i błędne, przykład, przykładowo, Polak nie wielbłąd pić musi, tak? Czy chrześcijanin ma się upijać na umór? No nie, absolutnie nie. To jest sprzeczne z tym, co Biblia mówi wyraźnie. Więc tego my nie będziemy przestrzegać. Tak samo jak Jezus nie przestrzegał tego podziału na Samarytan i Żydów. Ponieważ on chciał, żeby oni żyli razem i chciał zbawić wszystkich. Dlatego to, że ogólnie przyjęta norma była taka, że z Samarytanami się nie rozmawia, a już w ogóle z kobietami na osobności, to mimo tego Jezus, bo chciał zbawić tę osobę, po prostu nie zwracał na to uwagi. Robił swoje, czynił swoje. Ty też potrzebujesz taką siłę, taką moc, żeby robić to, co Bóg od ciebie chce, a nie to. Nie możesz być niewolnikiem opinii innych osób. Inaczej nic w życiu nie zmienisz. Będziesz taki jak inni. Wszystkie te same bolączki będziesz znosić. Jeśli jednak znalazłeś skarb i chcesz być inny, to trzeba te niektóre rzeczy, które są błędne, zaznaczam, które są błędne, zostawić. Okej? Więc Jezus robił swoje. Skoro jest stwórcą wszystkich, to miłuje wszystkich. I nie ma znaczenia, kim jesteś. On ciebie miłuje. Możesz pochodzić z totalnie złej i zepsutej rodziny, może z jakiejś patologicznej rodziny. Wszystko jedno. On i tak chce się z tobą zadawać. Może nawet zrobiłeś coś naprawdę złego w życiu. Może jesteś mordercą. Może jesteś gwałcicielem. Jezus chce się z tobą zadawać. Nie chce absolutnie, żebyś wracał do grzechu, tak? Ale Jezus chce być z tobą. Jezus chce zbawić wszystkich. Samarytanka nie mogła się nadziwić temu, że Jezus, będąc Żydem, jej nie unikał. Dla niej się to w głowie nie mieściło. Czy ty też czasem tak myślisz? Jak Samarytanka? Jak to Jezus, będąc święty, mieszkający w niebie, jest ze mną grzesznikiem takim wstrętnym? Nie mogła się tego nadziwić. A mimo to Jezus był z nią. I mimo to Jezus jest z tobą. I to jest ciekawe, że Jezus... Ona też nie mogła zrozumieć, jak to jest Jezus. Przecież będąc Bogiem prosi mnie o coś? Jak to możliwe? No ale dalej. Skoro my powinniśmy żyć tak jak On, to zastanówmy się. To znaczy jak? Czy Jezus miłuje twoich sąsiadów? Czy ograniczył się tylko do osób w twoim i w moim kościele? A może nie miłuje albo miłuje twojego wrednego szefa? Jak to jest? Musimy mieć to same usposobienie, które miał Jezus. Musimy miłować wszystkie osoby. To może być trudne, ja się zgadzam. To jest czasem, jak nam ktoś nadepnie na odcisk, to miłować go jest bardzo trudno. Ale taki właśnie był Jezus. I on nie zwracał uwagi na pewne powszechne spatrzenie na inne osoby, na statusy społeczne. Kierował się tym, aby każdego zbawić, bo wiedział, że nawet najgorsza osoba, jeżeli go przyjmie, to jest w stanie być fantastycznym jego narzędziem. Pomódlmy się.
Panie Boże, pomóż nam pamiętać o tym, że Jezus przyjmuje wszystkich. Daj nam siłę, aby wyzbyć się błędnych tradycji i błędnych praktyk. Pomóż nam również w tym, abyśmy nie odsuwali się całkowicie i nie rezygnowali ze wszystkiego, co mogłoby w jakiś sposób sprawić, że ludzie by całkowicie czuli, że jesteśmy od nich oddaleni. My chcemy się do nich zbliżyć, więc pomóż nam znaleźć ten złoty środek, abyśmy umieli odrzucić tylko to, co błędne. O to Ciebie prosimy na dzisiejszy dzień w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Subskrybuj kanał Adwentyści Gdańsk, zostaw łapkę w górę, jeżeli podobał Ci się ten materiał. No i oczywiście komentuj i widzimy się już jutro w kolejnej pobudce. Cześć!